W jaki sposób można poznać życie poszczególnych uczelni w regionie? Najlepiej u źródła. Z takim zamiarem stworzyliśmy cykl odcinków Akademicka Opolszczyzna, w których pokażemy Wam życie studenckie, ścieżki zawodowe i ludzi tworzących poszczególne uczelnie. Specjalnie dla Was zapraszam. Marcelina Kowalik. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam największą uczelnię w regionie, czyli Uniwersytet Opolski. Powiemy więcej o jej działalności, poznacie najważniejszą osobę w tym gmachu, a później przeniesiemy się do miasteczka studenckiego. Placówka składa się z 12 wydziałów i 19 instytutów naukowych, które tworzą dynamiczny i nowoczesny organizm naukowo-dydaktyczny. Kierujemy się właśnie w stronę rektoratu, gdzie urzęduje jego magnificencja rektor Marek Masnyk, z którym mam możliwość dzisiaj porozmawiać. Panie rektorze, przede wszystkim bardzo dziękuję za poświęcony czas, za możliwość rozmowy i może już bez przedłużania przejdę do pierwszego pytania, które jest taką trochę podróżą w czasie. Mianowicie, jakie są decyzje, takie kamienie milowe, które w największy sposób wpłynęły na rozwój uniwersytetu od czasów Wyższej Szkoły Pedagogicznej po dzień dzisiejszy? Na pewno najważniejszym był rok 1994, kiedy Wyższa Szkoła Pedagogiczna przekształciła się na mocy ustawy Sejmu w uniwersytet. To spełniły się marzenia wielu pokoleń twórców ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Ale wcześniej były też te mniejsze ważne kamienie milowe. To były lata 68-73, kiedy to Wydział Filologiczny Historyczny otrzymał dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Drugim takim bardzo ważnym momentem, no na pewno był rok 2016, prawda, czyli uruchomienie kierunku lekarskiego. To był taki drugi bardzo ważny etap kształtowania nowej tożsamości Uniwersytetu Opolskiego. No i ten trzeci, najważniejszy, najbliższy, chociaż poczekamy na skutki, na efekty tego trzeciego milowego kamienia, to jest włączenie szkoły medycznej w struktury uniwersytetu w roku ubiegłym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę. No to co, przenosimy się do miejsca, gdzie toczy się życie studentów, czyli kampus. Kampus Uniwersytetu Opolskiego to miejsce tętniące życiem od eventów, szkoleń i koncertów. Motorem napędowym jest Studenckie Centrum Kultury, które dba o artystyczny rozwój młodzieży. Jedyny taki czas w roku, kiedy to studenci przejmują władzę nad uniwersytetem i jedyna taka impreza w Polsce, czyli Piastonalia. Do obowiązkowego kalendarza wpisują się również Kulturalia, czyli cały tydzień wypełniony po brzegi warsztatami i eventami. Kilkanaście metrów dalej toczą się sportowe emocje na dwóch boiskach do Orlika, z których rocznie korzysta aż 43 000 uczestników. A w razie kontuzji można śmiało korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w przychodni, która jest tuż obok. Na kampusie znajdują się 4 domy studenta – Niechcic, Spójnik, Mrowisko oraz Kmicic. I to właśnie w Kmicicu znajduje się inkubator przedsiębiorczości oraz Akademickie Centrum Karier, w których kwitną wszelkie pomysły na biznes, a studenci mogą zasięgnąć porad w sprawie staży czy praktyk. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę, za poświęcony czas i zachęcam do zostania z nami na dłużej. Do zobaczenia!